Witajcie. Ostatnio na społeczności zadałem Wam pytanie, czy badacie wodę. 62% ludzi odpowiedziało, że tą wodę bada bardziej lub mniej dokładnymi metodami, a 38% powiedziało, że tej wody nie bada. Więc ten film nie jest kompletnie dla nich. Oni tu umrą z nudów, niech sobie włączą coś innego. Dlaczego? Bo ja mam tu dzisiaj, słuchajcie, fotometr wielopomiarowy, polski, z Łodzi, ex aqua, od Zooleka. Chroniony patentem, czyli nikt inny czegoś takiego nie ma. A co jest z nim takiego wyjątkowego? Słuchajcie, kojarzycie takie małe hanki fotometry? Jeden parametr, jedna hanka. 5 parametrów, 5 hanek. A tutaj 10 parametrów, jedno urządzenie. Bajka, nie? Tylko czemu ja mam tu tyle kartonów? No bo w tym jednym kartonie jest oczywiście urządzenie. W tym kartonie mamy taką teczkę na najbardziej interesujące nas odczynniki, bo zobaczcie, ile ja mam tych odczynników. Tyle, ile odczynników, tyle parametrów. Cała masa. Dodatkowo urządzenie jest profesjonalne, stworzone, wiecie, do jakiejś stacji uzdatniania wody, do badania gleby, dla przemysłu i my możemy, akwaryści, też to urządzenie wykorzystać do swoich potrzeb. Ja Wam na filmie nie będę tłumaczył, jak działa wszechświat i na jakiej zasadzie działa ten fotometr, bo od tego najlepszy jest profesor, a nie ja. Ja Wam pokażę to urządzenie w akcji, czyli zobaczymy, jak ono wygląda, zbadamy sobie parę parametrów wody, obejrzymy sobie, co jest na aplikacji. Zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. Co tam na pudełku? Ex Aqua Pro 3 Set 1, numer seryjny, licencja, 3 licencje nawet, bo tutaj ilość licencji oznacza, ile mamy pomiarów, więc są różne. Kod QR, kod paskowy i na pudełku nic więcej nie ma. Tu mam pudełko walizka na odczynniki, a tutaj mam jeden kartonik odczynników. Zaczniemy od urządzenia. Instrukcja obsługi. Tutaj są licencje, to nie będę Wam pokazywał tajnych rzeczy. A tutaj sama instrukcja, którą muszę zaraz całą przeczytać, oczywiście poza kadrem, nie przy Was. Wieloparametrowy fotometr przenośny z technologią Reject. Pięknie, z obrazkami, metody, komunikacja, sygnały dźwiękowe. Wszystko krok po kroku. Dobra, zaraz sobie to całe przeczytam. Ale wróćmy do urządzenia. Patrzcie, jak zapakowana walizka, żeby się nie porysowała. Jeszcze tam coś jest na dole. Wykaz elementów zestawu. Zgrabna walizka. Ale co w tej walizce, nie? Ta-da! Puste fiolki. Ja ich specjalnie nie dotykam palcami. Widzicie, fotometr działa tak, że on bada na zasadzie światła, więc jak mu się światło od naszych tłustych paluchów będzie odbijać, to może być troszeczkę pomiar niedokładny, więc ja za chwilę ubiorę rękawiczki, jak będę się tym bawił, ale samo urządzenie. Patrzcie. Ściereczka z mikrofibry do wycierania fiolek. Jaka gąbka, ja cię kręcę. Dobra, samo urządzenie. Leciutkie, zgrabne. Tutaj wkładamy fiolkę, wyświetlacz, klawiatura numeryczna, przyciski dalej. No. Super. Polska myśl techniczna. Zasilacz. No teraz słuchajcie, rzadko kto dostaje zasilacz. Jak kupujecie komórczaka, to już tylko z kabelkiem. I strzykawka. Dobra, do tego wrócimy za chwilę.
Co mamy dalej? Walizka na odczynniki. Też pięknie zapakowana. Proszę, ile tego jest? Co dostajemy tylko z walizką? Wodę demineralizowaną. Patrzcie, ile tu tego jest. Na strzykawki. Cudna wianki. Bardzo ładne. Postarali się. I ostatni karton. To będzie hicior, bo powiem wam, że ja już widziałem, jak są pakowane te odczynniki. Postarali się. Cóż my tu mamy? Refill Basic. Refill Exterior. Nawet wiecie, to angielski, to u mnie z tym ciężko. Basic. I patrzcie, ile tego jest. NH4, NO3, PH, CU, SI, MG, CA. Dobra, weźmy sobie NO3. No to jest taki parametr, który ja badam. Bardzo często. Zobaczcie, jak to przychodzi zapakowane. Kartonowe opakowanie. Mamy oczywiście, co to za odczynniki. Metoda, którą wybieramy na urządzeniu, jeżeli będziemy badać. I ten kod QR, słuchajcie, odnosi nas do strony producenta. Ja wam tu to w międzyczasie wkleję z lewej strony, co tam się dzieje, ale tam możecie sobie wejść, zobaczyć, wszystko poczytać. I dodatkowo jest też film instruktażowy, krok po kroku, jak prawidłowo wykonać badanie. Piękna sprawa. Kod produktu. I to nam tu, słuchajcie, starczy takie pudełeczko na 85 testów. Zoolek. Data ważności. Tu jakieś ostrzeżenia. I teraz wam coś pokażę. Nie wiem, czy mi się uda, ale widziałem, że to się po prostu... O, widzieliście? Otwiera bez żadnych ostrych narzędzi. A to nie koniec. Jak otworzycie i zamkniecie, patrzcie na to. Taka pierda. A cieszy. Mnie naprawdę bardzo cieszą takie rzeczy. No tu jeszcze zoolek. Łódź Polska. Dobra, ale co w środku? No i do NO3 potrzebujemy odczynniki. Tak jak w zwykłych testach kropelkowych. Czyli mamy odczynnik trzeci, pierwszy, drugi, strzykawkę i szpatułkę. Patrzcie, jak to jest fajnie zapakowane, że to się nic tu nie będzie latać. Można zaraz schować, jak nie macie na przykład takiej ładnej walizki. Co mi się tu sypią jakieś kurza noga, śmieciory. I teraz tak, zobaczcie, że tutaj nie ma tej takiej skali barwowej, z którą ja mam zawsze problem. Jeżeli badam sobie wodę testami kropelkowymi, to jak ja to sobie, wiecie, wszystko zrobię, to potem nie wiem, jaki to jest kolor. Czy żółty, czy mniej żółty, czy bardziej. I to jest ten odwieczny problem, że ja nie rozpoznaję kolorów i ile osób się zapytamy, to inny kolor widzą. Sprawę załatwi nam właśnie urządzenie, które ten kolor bezbłędnie rozpozna i będziemy mieć pewność, jakie mamy parametry wody. No to co? To ja zaraz do was wracam, szybko przeczytam sobie tą instrukcję i zrobimy pierwszy test na NO3, nie? Także jestem za sekundę. Instrukcja przeczytana, powinno się udać. No to spróbujmy. Włączmy urządzenie. Potrzebna kalibracja. OK. Wyciągnij probówkę. OK, jak widzicie, urządzenie nas cały czas prowadzi za rękę, co należy robić. Ustawiamy już datę, język na polski, można wybrać sobie angielski.
Widać, jak tu światełka chodzą. W międzyczasie Wam powiem, że urządzenie na akumulatorze wytrzymuje do 10 godzin i ma sygnał akustyczny, jeżeli byśmy mieli robić pomiar w ręce i na przykład, przyjecie, przekrzywiając tą fiolkę w środku, to nam zapika i powie, że tak nie wolno robić. Więc spoko opcja, ale my to robimy na stole. I tutaj mamy różnego rodzaju ustawienia, metody pomiaru, logi, użytkownicy, etykiety, USB, aktualizacja, no wszystko co potrzeba. Spróbujmy sobie wejść do menu głównego i mam wybrany test na NO2 i tutaj możemy się poruszać na przykład tak, że ja chcę wybrać metodę Z210, niski zakres i zobaczcie, idę sobie do góry i wybieram sobie tutaj, w sumie to było. Ale ja chcę 210. Można tutaj to wybierać. Tak. Albo można wejść do menu. Metody. OK. I zobaczcie, są gotowe metody, ale są też metody użytkownika. Użytkownik sam tu może programować różnego rodzaju swoje metody, ale to nie na dzisiaj, to dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Ja jestem ten prosty. Dobra, wybierz metodę i zobaczcie. Ja chcę Z210. Ile tu tego jest, patrzcie. No cała masa, nie? Super. I tu jeszcze własne metody. Ale dobra, my lecimy z powrotem na Z210, niski zakres. Low. Ale tu HIG. Czyli mnie interesuje to. Naciskam OK. I teraz należy zrobić 0 i skorzystać z próbki wody. Możemy użyć wody demineralizowanej, ale możemy równie dobrze użyć wody z naszego akwarium. I fajne jest to, że tylko potrzebujemy do szczęścia 5 ml tej wody, więc jeżeli będziemy mieć tej wody mało, wiecie, normalnie jak robimy kropelki, to zazwyczaj jest 10. No i wtedy tych odczynników też idzie nam sporo. Także tu jest pierwsza oszczędność. Dobra, ja nabieram 5 ml wody, sekunda. OK, mam już 5 ml wody z akwarium w naszej fiolce. I tu zanim zaczniemy pomiar, to mamy krok po kroku instrukcję, jak to robić. Naciskam sobie GUID. Napełnij fiolkę 5 ml wody. Napełniona. Co dalej? Wstaw fiolkę, ale przed stawieniem dobrze jest wytrzeć z odcisków palców. Wstawiamy. Dalej. Pomiar. Dodaj 4 krople od czynnika NO3-1 i zamieszaj. No dobra, to wyciągamy. Teraz będziemy tutaj działać. 4 krople od czynnika 1. Zawsze wstrząśnijcie, wytrzyjcie ewentualnie krople. Raz, 2, 3, 4. Zobaczcie, że to jest tylko 5 ml wody, więc tych odczynników też nam starczy na dłużej, bo jednak dajemy tu tylko 4 krople. I wymieszaj, dobra. Wymieszane. Co dalej? Czekaj 30 sekund. No to czekam. Zasygnalizował, że minęło. Dodaj porcję od czynnika NO3-2. Czyli jedną szpatułkę naszego proszku. Dodane. Wymieszaj poprzez 10-krotny obrót. No dobra, to coś takiego. Nie musi się to wszystko rozpuścić. No dobra, czekaj kolejne 30 sekund. Co dalej? A, widzicie, zawsze można cofnąć. Jak popikało, to powiedział teraz dodaj 4 krople od czynnika numer 3. Także fajnie, że te kroki można sobie tu pomijać, przesuwać. Dobra. Raz, 2, 3, 4.
i zamieszaj. No i czekaj teraz te 5 minut. Ja już tu sobie przygotuję do włożenia. I czekamy te 5 minut. 5 minut minęło. Staw fiolkę, wykonaj pomiar. Już jest przetarta. No to wstawiona i czekamy. NO3. Powyżej 30 mg na litr. I co to oznacza? Że ja badając to kropelkami, wychodziło mi, że mam to na poziomie 10, a widzę mam 30. Także to jest dobra informacja, bo zaraz skręcimy ilość podawanych nawozów. Bajka, nie? I możemy, słuchajcie, sobie ten wynik zapisać. Pomiar zapisany. Potem to sobie zobaczymy w aplikacji. Metoda Z50, jeden odczynnik, żeby nie przedłużać filmu. Co mam zrobić? Instrukcja. Napełnij fiolkę wodą z akwarium. Oczywiście przepłukaj ją 3 razy. Dobra, mam 5 ml. Napełniona. Co dalej? Staw fiolkę do gniazda. Dalej, pomiar 0. I dodaj 3 krople odczynnika. Raz, 2, 3. I zamieszaj. Zamieszana. Przetarta. Wstaw fiolkę i wykonaj pomiar. £6,95. Szybciutko. Dobra. Patrzcie, ile ja tu tego mam. Całą tonę zabawy, ale nie będę Was zanudzał miliardem testów. Zobaczmy w takim razie, co słychać w aplikacji. Aplikacja banalna do ściągnięcia ze sklepu Play. Na iOS-a też wiem, że ma być. Aplikacja jest bardzo prosta, służy do raportowania i przechowywania historii pomiarów. Coś czuję, że chłopakom z Szmiela bardzo się spodoba i przyda im się do serwisów aktwariów, którymi się opiekują. Jeszcze parę istotnych informacji, o których nie wspomniałem. Profesjonalne i innowacyjne urządzenie do testowania parametrów wody. Jednym zbadamy kilkanaście parametrów wody. No sami zobaczcie, ile tego jest. Do wody słodkiej, jak i morskiej. Małe i przenośne. Laboratoryjna dokładność pomiarów. Prosta obsługa, przewodnik, krok po kroku, co należy robić. Dostosowania w wodzie słodkiej, morskiej. Sygnalizacja dźwiękowa przy pomiarach, kiedy są błędne lub kiedy należy dodać kolejny reagent. No, ułatwia to życie. Wiecie, jak się czeka 5 minut i nam coś zapika, znaczy, o, już można się zająć pomiarem. Nie wspomniałem, ale jest odporny na zachlapanie. Wbudowana bateria pozwala na pracę do 10 godzin. Aplikacja na telefonie z raportami można również przez USB się do nich dostać. No, ja tego Wam akurat nie pokazałem na filmie, no, to działa jak dysk, podłączamy po kablu do komputera i mamy dysk z tymi raportami. Możemy oczywiście urządzenie zaktualizować o nowe funkcje. Projektowanie własnych metod pomiaru. Korzystanie z odczynników innych producentów, np. Hana Instrument, oraz przygotowanie ich samodzielnie, ale to już wyższa szkoła jazdy. To już nie dla mnie, Zenuś. I wiecie, czego mi tu tak brakuje? Brakuje mi czegoś takiego, żeby taki fotometr działał bez odczynników. Wkładamy fiolkę z wodą i bach, mamy wynik. Ale na to jeszcze technologia chyba nie pozwala. Trzymam kciuki za Zooleka, żeby kolejny patent dotyczył właśnie takiego rozwiązania. Mam nadzieję, że unboxing Wam się podobał. Sami musicie ocenić, czy to urządzenie jest dla Was. Czekam na Wasze uwagi i opinie w sekcji komentarzy. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!
Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu.